Jesteśmy po kempie. Dostaliśmy kozi sernik od pani Dorotki. No i jak tam poszedł kemp? Było dobrze, było bardzo dobrze. Jakby myślę, że grupa w całości była bardzo, bardzo zadowolona z tego, jak wyglądało szkolenie i cała otoczka wokół niego. Summer Camp 3.0, witamy! Tak, 8 dni, po prostu człowiek wychodzi stąd taki przebodźcowany, taką pozytywną energią, że wracam każdemu na radę. Kurde, się czuję świetnie, patrzcie na mnie. Ja dzisiaj spałem 2,5 godziny. Grupa na kempie Trójce była na pewno inna niż wszystkie. Była chyba stosunkowo teraz jedną z najmłodszych grup. To się wiązało z tym, że byli też bardzo mocno imprezową grupą. Oni się non-stop zmienią w parach. Cały czas się zmienia w parach. To jest w ogóle super, bo oni chcą dotykać jakby nowych ciał, nowych ludzi, mieć nowe doświadczenia. Grupa jest bardziej imprezowa. To ma swoje plusy i minusy. Wiecie, jak to z imprezami. Oczywiście jest fajniejszy klimat pod kątem. Dawaj, jedziemy, muzyka. Muzyka na pomoście i wszyscy. Tutaj. Ale no ciężej ich do łóżek położyć. Wczoraj też sobie wędrowałem tutaj jakoś tak późno, około trzeciej. No i do łóżka, do łóżka. Idziesz spać. Ola, pa. Już się nie ma, do domu kucy. Poważnie? O, teraz chujo. Oj, nie. Rozumiem. Co mi się podoba na kursie? To, że jesteśmy w stanie tak naprawdę poznać tą wiedzę, dogłębić to. Bo na studiach nie mieliśmy takich możliwości. Najbardziej w sumie? Ja. Najbardziej w sumie właśnie ludzie na kampie. Chłopaki ogólnie też super. Reżyser super. Poznałem tutaj świetnych ludzi, świetna była atmosfera i oddałbym wszystkie pieniądze za taką terapię na co dzień. Coś niesamowitego. Super się bawiłam, mnóstwo informacji, które teraz muszę sobie jakoś uporządkować w głowie. Naprawdę fajna atmosfera, fajni ludzie, także dużo więcej otrzymałam, a nie oczekiwałam niczego. Dlaczego tutaj? No bo tu jest naprawdę bardzo fajna miejscówka z nietypową energią. Jesteśmy w takiej agroturystyce, dookoła jest masa zwierzaków, dobre jedzonko. Pierwszy raz w życiu jestem na takim wyjeździe i poznałam tylu fantastycznych ludzi. Ogólnie cały kamp, te 8 dni były takim szkoleniem, lekcją, z wypoczynkiem. Nie wiem, jest dużo takich rzeczy, które, nie wiem, od innej strony zupełnie były poruszone, więc fajnie. Okej, to trochę mnie inna strona fizjoterapii niż taka, którą znałem. Myślę, że dla każdego początkującego fizjoterapeuty to jest jak najbardziej kurs, który rozjaśnia wiele spraw i polecam. Żeby po prostu wykorzystywali to narzędzie, dlatego że to, co robimy tu tam, będzie im służyło prawdopodobnie przez lata, żeby podchodzić do każdego pacjenta indywidualnie, albo to jest takie przesłanie tego szkolenia też, bo to, z czym my pracujemy jako fizjoterapeuci, to nie jest tylko praca z kontuzjami i z problemami narządu ruchu, tylko no, musimy być częściowo psychologami, oni też zobaczyli właśnie, mieli okazję trochę popatrzeć, posłuchać, że mogą być pacjenci tacy trudniejsi z zaburzeniami psychosomatycznymi, że i to jedzenie ma wpływ, i ta aktywność, że wszystko jest bardzo mocno powiązane. A dlaczego w ogóle MTG? To jest taka fajna metoda do pracy dla, myślę, zwłaszcza takich początkujących fizjoterapeutów. Jest bardzo takim otwartym modelem, do którego można sobie śmiało dołączyć jakieś tam swoje dalsze pomysły, elementy z innych metod terapeutycznych, a jednocześnie wymaga trochę takiego otworzenia głowy i przede wszystkim używania jej. To nie jest taka zamknięta metoda, taki zamknięty system, że musisz zrobić wszystko tak, jak my pokazywaliśmy, od A do Z, bo inaczej to nie zadziała. Pozostawiamy dużo miejsca na interpretację różne rzeczy. Dyskutujemy też o rzeczach często jakby nie bezpośrednio związanych z tym, co robimy, a takimi mającymi duży wpływ na w ogóle ludzkie zdrowie. No myślę, że to może być dla dużej ilości osób inspiracją do tego, żeby się rozwijać też w zupełnie innych kierunkach, nie tylko w masażu. I to jest coś, czego mi troszeczkę brakowało w niektórych innych kursach, które ja sam robiłem. Że to były takie bardziej warsztaty techniczne, gdzie owszem, uczyłem się bardzo fajnych rzeczy, ale trudno do nich było wpleść coś spoza. Coś takiego, jakieś swoje zdanie, to nie było zawsze jakoś tam mile i fajnie widziane.
spodziewałam się, że będzie tak fantastyczna atmosfera, że wykładowcy wyjdą tak bardzo naprzeciw uczestnikom obozu i że w pewien sposób się z nami zaprzyjaźnią, że będzie tutaj taka naprawdę miła, fajna atmosfera bratersko-koleżeńska, gdzie można pogadać na każdy temat, temat tabu nie istnieje. Chłopaki nawet na każde durne pytanie nawet potrafią odpowiedzieć, zresztą nie ma głupich pytań, są tylko głupie odpowiedzi. Myślę, że osoby, które tutaj były, wiedzą, że można nam zaufać jako instruktorom, można nam zaufać jako ludziom i jak będą jakieś problemy, czy to ze sobą można powiedzieć, czy ze swoimi pacjentami, to będą się nas odzywać i będziemy wspólnie coś radzić im, tak? Będziemy wspólnie coś tworzyć. Więc pamiętajcie o tym, jak już się poznaliśmy i byliśmy na szkoleniu, a tym bardziej na kempie, to możecie zawsze nas liczyć. Ogólnie wiecie co? Ja tutaj straciłam poczucie czasu. Można się zmęczyć. Wszystko można tutaj, naprawdę. Ludzie są cudowni. Dokładnie. No właśnie. Ej, dokładnie, ale słuchajcie, można wszystko można. Kołczowie są wszystko można. Ej, ale poważnie, nawet można nie przyjść na śniadanie. Znaczy, każdy dzień wygląda bardzo podobnie, bo wstajemy rano, siódma rozruch. Tu było spoko to, że kilka rozruchów prowadziłem ja, a coś prowadził Grzesiek, ale mieliśmy też zajęcia z Nirwany, z treningiem oddechowym, mieliśmy zajęcia z capoeiry. Ósma śniadanko i dziewiąta zaczynamy po prostu start ze szkoleniem. No i lecimy z tym szkoleniem tak naprawdę do godziny 17-18 z przerwą na jedzonko. No i wieczorami jest różnie, albo jest taki wieczór, że mamy warsztat i szlifujemy dodatkowe umiejętności. Teraz była kinezjologia, był taki trening uważności, więc myślę, że były bardzo mocno przydatne rzeczy. Więc ludzie, którzy tu przyjeżdżają i rzeczywiście korzystają tutaj w 100% z tego, co tutaj to miejsce daje i co my dajemy, to tak naprawdę mamy zajęty dzień od godziny 7 do godziny 23 do północy, więc myślę, że jest nieźle naprawdę. I widać, wczoraj było ostatnio, jak oni są tacy już mocno przebodźcowani i już, że ich ciało po prostu, to chcieliby tam jeszcze coś wysłuchać, chcieliby coś porobić, ale po prostu już kompletnie mocy nie było. Może dlatego, że też mało spali momentami, dlatego, że wiecie, jak tutaj się dużo fajnych osób spotka w jednym miejscu, to jakby czasami głupio tracić czas pewnie na sen, nie? I gdzieś tam można, wiecie, pogadać przy ognisku, a powymieniać się doświadczeniami, a poznać się. Dużo osób mówi, że znalazło tutaj sobie taką bratnią u duszy gdzieś właśnie z uczestników. Bardzo polecam. Polecam Summer Camp wszystkim. Pozdrawiam. Polecam, kurwa, bo jest niesamowicie praktyczna wiedza i do tego jeszcze masz masaże cały czas, czego chcieć więcej. Polecam. Polecam, jak najbardziej. Polecam. Polecam, kurwa. Ale nie wymawiam, to nie tak nie pyknie. Polecam kurs całą sobą, całą moją energią, po prostu wszystkim na całym świecie. Nie dość, że spełni moje oczekiwania, to jeszcze myślę, że jestem tak na plusie. Było nie tylko dużo wiedzy, ale i super atmosfera. No i ogólnie jestem bardzo pozytywnie zaskoczona i dużo osób tu mówi, że chciałoby w przyszłym roku też się wybrać. No i najlepsze w tym wszystkim jest to, że za rok praktycznie o tej samej porze spotkamy się tutaj znowu na kempie 4.0. To jest po prostu w ogóle hit, że od 4 lat udaje nam się to organizować, już mamy zarezerwowane noclegi i prawdopodobnie już połowę grupy zebraną, więc jest to dobry moment, żebyście zaczęli o tym myśleć dość poważnie, a informacje dostaniecie wkrótce na ten temat. Witamy! Ty upadek z balistką! Witamy, już koniec! Gdzieś ty była! Ojżanów. I wszyscy razem. Ojżanów. Dobra, kończymy. Widzimy się za rok.